Jest to sandbag, w wolnym tłumaczeniu worek z piaskiem, tak? Cześć, w kolejnym odcinku Zapytaj Trenera. Dzisiaj przedstawię Wam nowy przyrząd i używany w sztukach walki i w treningu funkcjonalnym. Jest to sandbag, w wolnym tłumaczeniu worek z piaskiem, tak? W środku mamy trzy mniejsze worki, które napełniamy jakimś materiałem sypkim. Może to być piasek, może to być żwir. Dzięki temu regulujemy sobie ciężar tego urządzenia, który może dojść nawet do 40 kg. Wszystko w zależności od rodzaju wypełnienia. Worek uszyty jest z bardzo mocnego materiału. Do tego ma specjalne zamki antybryzgowe, dzięki czemu piasek nie będzie wydostawał nam się na zewnątrz i nie zacinał. Worek ma bardzo dużo uchwytów, rączek, które pozwolą nam w pełni wykorzystać jego funkcjonalność i robić bardzo dużo ciekawych ćwiczeń. Później pokażę parę ćwiczeń przykładowych, które na nim można wykonywać. Taki przyrząd ma wiele zalet. Podstawowym jest cena, łatwość wykonania, no i do tego możemy go wszędzie zabrać. Sztangi nie wsadzimy w torbę i nie pojedziemy na wakacje. Takie coś możemy zabrać ze sobą wszędzie, napełnić tym, co znajdziemy pod ręką i trenować w każdym momencie. Do tego ćwiczenia są trudniejsze wykonane niż na sztandze. Musimy wykorzystywać równowagę. Do tego bardzo fajnie wyrabia siłę uchwytu. Pokażę teraz parę przykładowych ćwiczeń. Na tym worku możemy trenować praktycznie całe ciało. Zaczynamy. Dziękuję za uwagę w kolejnym odcinku Zapytaj Trenera. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam trochę ten nowy produkt do treningów. Polecam. Naprawdę fajna sprawa do budowania siły, wytrzymałości. I ogólnie, jeżeli nie mamy pieniędzy na sztangę, możemy kupić sobie taki worek, wypełnić tym, co mają pod ręką i trenować w domu, w ogrodzie, gdziekolwiek chcemy. Dziękuję.